dobry jacht, to jest tak zwany styling, tak zwany design. I tu w tym zakresie bardzo często o sile dobrego projektu stanowią właśnie dobrzy projektanci. Nie, to jest branża niszowa i raczej umierająca z racji tego, że przez wiele lat mieliśmy problemy z polskimi stoczniami i generalnie należy właśnie ten zawód kontynuować. Oczywiście można go kontynuować, ale poza granicami. Tak? Jeżeli chce się być lepszym inżynierem, to trzeba dotknąć, tak, z niejednego pieca trzeba zjeść ten chleb. Tak? Że trzeba jednak popracować troszeczkę u innych, za granicą, u innych klientów, dotknąć troszeczkę tej budowy statku, samego projektowania. To jest wszystko połączone. Jeżeli nie ma stoczni, to i projekt też nie jest udany, tak? Bo nie mamy tego doświadczenia, jak nasz projekt w rzeczywistości później jest realizowany, budowany i eksploatowany. Musimy na tych trzech elementach zdobyć doświadczenie, tak? Jak statek pracuje, jak statek jest fizycznie wykonywany właśnie w oparciu o moje pomysły, o moje rysunki, tak? To jest wszystko połączone. W związku z tym, tak jak mówię, trzeba różne aspekty samodzielnie przeżyć, doświadczyć i tak jakby ten zawód, tak jak mówię, okrętowca w naszym lokalnym podwórku, na naszym lokalnym podwórku, on umiera. Pomimo rozwoju technologii, wirtualnej rzeczywistości, pracy zdalnej, nie jest to możliwe, żeby pielęgnować ten zawód tylko w oparciu o właśnie takie rozwiązania technologiczne. W tym zakresie może i potrafimy budować jachty i to jest dobry pomysł biznesowy, a więc bycie inżynierem nie oznacza, że ktoś nie może być jednocześnie biznesmenem. Ja jestem z wykształcenia inżynierem, przez wiele lat pracowałem w stoczni, ale w tej chwili jestem założycielem własnej firmy projektowej i już tą inżynierią się mniej zajmuję, bardziej się pasjonuję właśnie rozwojem biznesu. W związku z tym to jest mój kierunek docelowy jako inżyniera, którym się stałem po skończeniu Politechniki. Natomiast budowa jachtów w Polsce, tak, to jest mocna strona. Czy za tym stoją polscy inżynierowie, czy polscy projektanci? Już niekoniecznie. Dobry jacht to jest tak zwany styling, tak zwany design. I tu w tym zakresie bardzo często o sile dobrego projektu stanowią właśnie dobrzy projektanci. Akurat w jachtach mamy kilku, ale zdecydowaną większość to są projektanci z zagranicy. Jak poszukać pierwszej pracy? Nie mam zielonego pojęcia. Zacząłem pracę na studiach jako pomocnik, tak? Świadczyłem jakieś usługi, tak? Byłem normalnie. Chodziło o to, żebym mógł zarobić na lepszy start zaraz po studiach i na utrzymanie w trakcie studiów. Ten problem w tej chwili nie dotyczy wielu studentów, tak? No, ja żyłem trochę w innych czasach, natomiast rozpocząłem karierę zawodową od tego, że chciało mi się dotrzeć do pracodawcy. Wiedziałem, że są firmy, które mają potrzebę, szukają pracowników i potrafiłem przekonać swojego przyszłego szefa o tym, że tak, ja jestem właściwą osobą, daj mi szansę, spróbuję pracować, być może nie muszę otrzymywać jakiegoś wynagrodzenia. To są oczywiście kwestie, pieniądze są kwestią umowną, ale chodzi o przekonanie tym, kim ja jestem i co chcę rzeczywiście robić. Tak? Tutaj to jest, myślę, że ten zapał, ta motywacja do tego, żeby jednak przekonać swojego pracodawcę, może sprawić, że staż, praca i kontynuacja, rozwój tej pracy jest tak naprawdę bardzo prostą rzeczą do osiągnięcia dla każdego studenta. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jak my funkcjonujemy i od czasu do czasu zatrudniamy stażystów po to, żeby dotknęli tego życia projektowego, które to nie jest tylko spotkanie przy kawomacie, to jest oczywiście cały zakres pracy, którą trzeba wykonywać. Staramy się też takich stażystów angażować w różne prace w przedsiębiorstwie, bo czasami jest tak, że dany przyszły inżynier, on być może nawet sobie nie zdaje sprawy, że będzie jego mocne strony umożliwią firmie rozwinięcie się również w innych strefach, a więc jak najbardziej my szukamy takich możliwości i dajemy szansę i stażów, i jakichś praktyk, a na końcu zatrudniamy takich młodych ludzi. To jest bardzo częste zjawisko. Nie boimy się tego, żeby zatrudniać młodych ludzi do nas, do firmy. Na niektórych projektach mamy większość młodej kadry i robią bardzo dobrą robotę, która jest bardzo dobrze wyceniana i nie ma z tym żadnego kłopotu.